Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz i dziś mam dla Was powtórkę na OP czołgu, czyli brytyjskiej Chimerze. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ale ma taką biało-czerwoną szachownicę na górze wieży Chimera i nie wiem, czy to każdy czołg tak ma, bo nie zwróciłem na to uwagi, czy tylko po prostu z tym specjalnym kamuflażem tak jest. No nie wiem, napiszcie w komentarzu, ale obstawiam raczej tą drugą opcję. No i cóż, póki co bitwa układa się bardzo dla nas korzystnie. Tylko pół minuty minęło, a my już zdobyliśmy praktycznie na całym polu bitwy przewagę i oddaliśmy jeden strzał. A teraz trzeba będzie po prostu poczekać. Nasz bohater przyjmuje pozycję takiego dowódcy drużyny i znajduje też tutaj bardzo dobre miejsce, aby wychylić działo i teraz bardzo dobry strzał w gąsienicę i jeszcze wchodzi z uszkodzeniami w Jagdtigera, więc tutaj mieliśmy spore szczęście. Widać, E75 stoi sobie na końcu mapy i to jest bardzo duży błąd, ale no jak to zwykle bywa, no zwykle gracze na Jagdtigerach nie ogarniają totalnie tego pojazdu. No taka już jest po prostu prawidłowość i ustawiają się bokiem i tyłem. Przynajmniej tak jest w powtórkach, które zwykle prezentuję. Nie wiem, jak jest poza tymi powtórkami, chociaż z mojego doświadczenia też wynika, że często takie jak Tigery są, a nam na plecy wyjeżdża KPF PZ-70, który nie trafia, a miałby taki dobry strzał. No, a my go podpalamy. No, generalnie bohater ma w tej bitwie niesamowite szczęście. Mamy go na jeden strzał, teraz tylko żeby w nas nie oddał strzał, ale my jesteśmy bardzo dobrze opancerzeni, nasz tortoise kończy KPF PZ-a, my jedziemy na T30, ale też jest dalej ten super Pershing, tam stoi u podnóża góry, więc warto by było może się skupić na nim, aby później wziąć po prostu z dwóch stron tą T30. Pojawia się właśnie tutaj ten super Pershing, bardzo dobrze nam losuje 491 uszkodzeń i kończymy super Pershinga i to już jest bitwa, no taka. Nie wyrzucimy jej raczej do śmietnika. 3000 uszkodzeń, tymczasem T30 jest osaczona i uszkadzamy jej magazyn. No i co z tego, że ona niszczy niemieckiego bulldoga? Jak z uszkodzonym magazynem amunicji nic absolutnie nie zrobi. Możemy sobie bezkarnie oddawać w nią strzały, a nawet jak ona raz w nas odda strzał, to tylko za 640, wchodzi za 658, ale jeszcze Fałka 100P oddaje w nas strzał i mamy problem, bo jesteśmy dla niej na jeden strzał, aczkolwiek jeśli byśmy teraz grali na wieżę, to ona nas nie przebije i jesteśmy na pozycji zdecydowanie wygranej, pomimo monstrualnej wręcz straty HP. Ja bym na jego miejscu właśnie między wieżami i działami tych czołgów znalazł pozycję i sobie strzelał. I tak też nasz bohater robi. Już mamy ponad 4500 uszkodzeń, więc już jest bitwa naprawdę bardzo dobra. To tak zwykle jest, że im lepszy czołg, tym lepsze bitwy się na nim robi. No przecież to jest oczywista prawidłowość. No i tutaj już mamy 5000 uszkodzeń, więc już naprawdę, naprawdę bardzo dobra bitwa. Ale coś mi mówi, że ta fałka nas skończy. Ja mówię, ja tej bitwy jeszcze nie oglądałem, tylko początek na początku, jeszcze przed odcinkiem oglądałem. Tymczasem ta fałka, kto pierwszy skończy swojego przeciwnika, czy my fałkę, czy fałka nas, kończymy fałkę. No ale już więcej raczej nie zrobimy, bo tego 75 dość szybko mi się wydaje, że skończą, a my mamy prawie 5500 uszkodzeń na koncie. Fantastyczna naprawdę bitwa. Zobaczymy, może jeszcze uda się tam coś, jakiś chociaż jeden strzał, ale te dwa małszyny, oj, jeden nie przebija, a więc będziemy mogli ten kończący strzał, nie skończymy go, bo drugi małszyn też się odbija od E75. To kuriozalna sytuacja po prostu, aczkolwiek ten drugi małszyn już zamierza chyba przebić tego E75, będzie efektowny frag czy nie? Czy jednak to my to zrobimy? Tak! On się odbija od E75, to jest niesamowite. 6000 uszkodzeń na koncie. Jak te małszeny po prostu to zepsuły. Ale może robiły to specjalnie, żeby nasz bohater zrobił taką dobrą bitwę. No okej, w takim razie na dziś to byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie wpaść na naszą stronę internetową. Już niedługo nowa aktualizacja. Ja się z Wami żegnam i kończymy program. Dun, dun, dun.